Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych Kresach. Od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Jadwiga Jamrozówna urodziła się 16 grudnia 1930 roku we Lwowie. Jest absolwentką szkoły nr 10. Posiada średnie wykształcenie medyczne. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich U progu Kresów, konkursów literackich imienia Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Wschodzie. Wiersze autorki o tematyce religijnej znalazły się także w antologii Habemus Papam. Jadwiga Jamrozówna, droga powrotna. Ziemia dziwnej piękności budzi się z uśpienia. Budzą się ciemne lasy i sady zielone. Słońce wytryska z morza jak kula promienia i płomieniem zapala skały zasępione. W dolinach jeszcze ciemno, ranny wiatr powiewa i ptaki jeszcze milczą i milczymy sami. Ze szczytów coraz niżej słońca blask się zlewa, szarą drogę rozpala, co leży przed nami. Szarą drogę powrotną, co biegnie przez góry, kładzie się dolinami w cichych drzew szeregu. Żegnaj, ziemio bezdomna, pod niebem bez chmury i morze całujące skały Twego brzegu. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyrażaje lише poglady autorów i nie może być identyfikowana z oficjalną pozycją Kancelarii Premier-Ministra Polski i Fondu Swoboda i Demokracja.